Szlaki górskie, mimo zakazów, kuszą turystów. Wczoraj ratownicy sprowadzili mężczyznę, który wybrał się na rowerową wycieczkę na Turbacz w Gorcach. Turysta trafił do szpitala w Nowym Targu. Z informacji wydarzeń wynika, że od poniedziałku otwarte zostaną nie tylko lasy, ale wszystkie parki narodowe. Tyle, że dyrektor każdego z nich będzie decydował o zamknięciu niektórych szlaków. Anna Wachowska. To finał wczorajszej wyprawy rowerowej w rejon Turbacza w Gorcach. Rowerzysta w wyniku upadku doznał wielu urazów, w tym urazu kręgosłupa, urazu głowy. Był w stanie przytomnym, rozmawiał z nami, natomiast ta rozmowa nie do końca była logiczna, więc podejrzewaliśmy też wszczęśnienie mózgu. Mężczyzna śmigłowcem został przetransportowany do szpitala w Nowym Targu. Nie ma tygodnia, żebyśmy nie prowadzili akcji ratowniczych obecnie. Na górski szlak wjechał mimo zakazu związanego z pandemią koronawirusa. Już kilka tygodni temu zarząd główny GOPR-u zwrócił się z apelem o to, aby mieszkańcy oraz turyści ograniczyli możliwości przebywania na terenach górskich. I rzeczywiście trzeba podkreślić, że w zdecydowanej większości przypadków osoby się do tego apelu stosują. Ale jak widać nie wszyscy, teraz młody mężczyzna musi się liczyć z karą grzywny, bo parki narodowe i górskie szlaki wciąż są zamknięte. To ma się zmienić od poniedziałku. Parki narodowe zostaną otwarte. To dyrektorzy poszczególnych parków będą decydowali co do konkretnych szlaków, bo mają te swoje lokalne, właściwe, najlepsze rozpoznanie. I w ramach tego rozpoznania będą decydować, który konkretnie szlak może być zamknięty. Dostępne będą też lasy, choć jak widać już dziś byli tacy, którzy wybrali się na spacer do Puszczy Niepołomickiej, niewiele sobie robiąc z obowiązujących zakazów. Ja myślę, że klimat ma dwa końce, bo zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy nie okaże się, że będą tłumy. Stąd też środki ostrożności, czyli zachowanie dwumetrowej odległości. Społeczeństwo powinno korzystać z lasu, tylko w sposób roztropny. Dlatego też maseczki w lesie najpewniej będzie trzeba zakładać, choć to jeszcze nie zostało przesądzone. Na pewno te środki bezpieczeństwa, które stosujemy w tej chwili, też powinny być stosowane. A spokój i cisza ośmielają dzikie zwierzęta. Fotopułapka z Babiogórskiego Parku Narodowego ostatnio przyłapała niedźwiedzia, który wyszedł na nocny spacer. Na spacer do centrum Zakopanego i to w ciągu dnia wybrało się też stado łań. Zwierzęta często korzystają ze szlaków turystycznych, z dróg. Chodzą również drogą tą tutaj, prawda, przy której stoimy. Tylko że nie robią tego, kiedy są ludzie. A że pandemia zatrzymała ludzi w domach, to takie wyprawy dzikich zwierząt nie powinny już nikogo dziwić. Anna Wachowska, wydarzenia, Kraków.